sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Łam, czego rozum nie złamie. Młodości orla twych lotów potęga, jako piorun twoje ramię. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym balu. Witamy panią dyrektor Mariolę Jaciuk. Tak, można klaskać. Witamy wicedyrektorów oraz grono pedagogiczne. Zaproszonych gości, rodziców oraz was, drogie koleżanki i drodzy koledzy. Przez wiele lat nie szczędziliśmy naszych wysiłków, zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa. W szkole zawsze uczono nas szanować tradycje i obyczaje. By więc stało się im zadość, nasz bal pragniemy rozpocząć dostojnym staropolskim tańcem, polonezem. Niech w jego podniosłą atmosferę wprowadzą nas słowa Adama Mickiewicza. Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, pierwszą parę prosi. Zapraszamy panią dyrektor oraz wychowawców klas maturalnych do poloneza. Thank you.
Za to, że daliście nam pod swoją opiekę swoje dzieci. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam przedstawicieli mediów, którzy uwieczniają tą uroczystość. W szczególności chcę powitać klasę 4A wraz z osobami towarzyszącymi i wychowawcą panem Sławomirem Sosnowskim. A jest na sali 4B wraz z wychowawcą panią Agnieszką Długosz i osobami towarzyszącymi. Serdecznie witam. A czy jest na sali 4C wraz z wychowawcą panią Anią Stawiarską i z osobami towarzyszącymi. Serdecznie witam. Czy jest na sali 4E wraz z wychowawcą panią Danutą Borkowską i osobami towarzyszącymi. Serdecznie witam. I czy jest na sali
czwarta W z wychowawcą panem Jackiem Wyrostkiem i z osobami towarzyszącymi. Serdecznie. Moi Państwo, dzisiaj jest noc, którą tak sobie wymyśliłam, nazwiemy nocą przełomu. Popatrzmy wszyscy na siebie, jest święto. No nie da się tego ukryć, bo ja widzę wspaniałe, piękne, młode kobiety, wspaniałych, młodych mężczyzn, czyli już nie dzieci. Moi Państwo, macie za sobą szkołę podstawową, gimnazjum, naukę w technikum, zostało nam już troszeczkę i idziecie w świat. Ta noc przełomu powoduje to, że musicie zrozumieć, że za chwilę już będziecie dorośli. Za 100 dni jest matura. Widzę wiele czerwonych elementów gdzieś i na wierzchu, tak, o, i pochowanych w różnych miejscach, które muszą przynieść szczęście, prawda, na egzaminie maturalnym. Tego Wam wszystkim bardzo mocno życzę. Życzę Wam szczęścia na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. I życzę Wam, aby dzisiejszego wieczoru wszelkie niesnaski, jakie są między Wami, zostały gdzieś zakopane głęboko pod dywan. To ma być noc radości. Bo coś w szaleństwach jest młodości, wśród lotu wichru, skrzydeł z szumu, co jest mądrzejsze od mądrości i radośniejsze od rozumu. Proszę Państwa, życzę wszystkim wesołej zabawy i ze szczerego serca życzę powodzenia w życiu, jakbym nie mogła każdego z Was pogłaskać i tak osobiście tego pożyczyć. Studniówkę 2014 uważam za otwartą. Pozostało już tylko 100 dni do matury. Lata wspólnej nauki minęły nam zadziwiająco szybko. W szkolnej rzeczywistości, trudach pracy i radościach sukcesów towarzyszyliście nam zawsze Wy, drodzy nauczyciele. Doceniamy trud, jaki włożyliście w nasze nauczanie. Pragniemy podziękować za przekazaną wiedzę, za Waszą wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie szczerze przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia z naszej strony oraz kłopoty, których nieumyślnie Wam przysporzyliśmy. Bardzo dziękujemy, drodzy nauczyciele. Wielkie brawa! Dziękujemy szanownej dyrekcji za to, że mieliśmy możliwość kształcenia się w tak dogodnych warunkach. Za opiekę i troskę okazaną w czasie naszej edukacji. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa! Którzy zawsze starali się cudzić nam pomocą, obdarzyli zrozumieniem i wiernie towarzyszyli we wspólnej wędrówce. Dziękujemy! A teraz prosimy o zabranie głosu przedstawiciela rodziców pana Marka Białeckiego. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałem przywitać serdecznie młodzież wraz z osobami towarzyszącymi. Witam Panią Dyrektor. Witam pięknie wszystkich nauczycieli. Rodziców. I jeszcze bym bardzo chciał podziękować i bym prosił o bardzo duże oklaski dla Angeliki Bieniek za całą organizację. I życzę wszystkim szampańskiej zabawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, wszystko ma swój czas. I każde dzieło ma czas swój pod niebem. Jest czas śmiechu i czas tańca. Na czas tego uroczystego, jedynego w swoim rodzaju balu, odrzućmy wszelkie troski i zmartwienia, aby całkowicie zanurzyć się w dobrej zabawie. Poddajmy się urokowi tego wieczoru i cieszmy się z chwili, która trwa. Zapraszamy wszystkich do dobrej zabawy. Dziękuję bardzo.
Dzisiaj postaram się zabrać przełomie stare, nowe, najnowsze, ale także dla młodzieży abiturientów, a także dla grona pedagogicznego. I kolejny utwór z tych lat brzmi tak.
wiosną nam za gwarem szkolnym i to chyba się nie zmieni, chociaż zawsze się marzyło o wolności. Profesorze, mówisz jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Profesorze, mówisz jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze. Nasze myśli będą zawsze z tobą szły. Tą piosenką przepraszamy, profesorze. Za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie. A niełatwo nam się rozstać, co tu kryć. Przyciekamy rozwiązywać swe zadanie. Jak uczciwie i mądrze żyć. Dziś żegnamy szkolne mury naszych dobrych profesorów. Przez nas kradł się siwy głos na nasze stronie. Dziękujemy za matury, za wykucie trudnych wzorów. Już nie dzieci, lecz dojrzałe stare konie. Profesorze, pókiś jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Profesorze, pókiś jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze. Nasze myśli będą zawsze z tobą szły. Tą piosenką przepraszamy, profesorze. Za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie. A niełatwo nam się rozstać, co tu kryć. Przyczekamy rozwiązywać te zadanie. Jak uczciwie i mądrze żyć. To jest nasze, profesorze, pożegnanie. A niełatwo nam się rozstać, co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać te zadanie. Uczciwie i mądrze żyć. Ty jesteś piękniejsza. Podobasz mi się bardziej niż kiedyś. Chcę z tobą być na zawsze. Każdy chyba to przeżył chociaż raz, gdy po latach odbywa się szkolny zjazd. Jadę więc w rodzinne miejsca. Nasza szkoła była przecież najlepsza. Z mojej klasy był prawie cały skład. W dobrej formie pomimo upływu lat. Ktoś fryzjerką, ktoś biznesmenem jest. Oraz ty, jak mogłem pominąć cię. Byłeś w szkole całej najpiękniejsza. Do dziś mam wszystkie twoje zdjęcia. Na zajęciach zapatrzony w ciebie miałem, chociaż byłem największym chuliganem. W międzyczasie ja zostałem gwiazdą R&B. Chociaż w klasie nie postawiłbym na to nikt. W starej szkole rozdaję autografy. Patrzę na ciebie, a ty, ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Patrzony jestem w ciebie. Jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Patrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko na drugi ten stracony czas. Hey! Mówią mi, że przez lata byłaś z nim. Lecz na pewno nie był to piękny film. Czułaś, że przez palce czas ucieka. Czy już wiesz, że to na mnie właśnie czekasz? Widać tak, musiało właśnie być. Wyjechałem, by dowiedzieć się, że to ty. Jesteś tą, której mogę dziś zaufasz. Musisz mnie wysłuchać, gdy ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Patrzony jestem w ciebie. Jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Patrz.
każdy się boi. Skąd tam i dziewczyny mojej? Hurra, hurra! Dzisiaj matura, marynara i fryzyra, matura. Hurra, hurra! Ta hurra, marynara i fryzyra, matura. Mój kolega ma dzisiaj maturę, nie ma czasu na piwo w ogóle. Puchną oczy w gardle suszy, szkoda mi tak młodej duszy. Hurra, hurra! Dzisiaj matura, marynara i fryzura, matura. Hurra, hurra! Koniecki, tak hurra, marynara i fryzura, matura. Muzyka kobieta, tą, który zawsze na mnie czeka. Ej, tak.
ma tyle samo wad, ile zalet. Mówi to by ma dolo i bez na ryt. Yeah. Co znaleźli miłość prawdziwą, swoje szczęście. Yeah.
co to pani ma? To jakieś zwierzę jest? Co to jest? Bober jakiś, kuna? Co to jest? Łasica, wiesz? Łasica. No, ja jestem dama z łasiczką po prostu. No, no, no. Cześć. A jak masz na imię w ogóle? No powiedz, no. No mów szybko. Maruś. No, 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 no co? A jeszcze takie pytanie, panie Witko, to żywe jest na głowie? Już nie, wiesz? No. Panie Witko, a tak czuje pani ten specyficzny zapach, to czuje pani to? No coś tak poczułam jakby, no. Ktoś się popsikał po prostu, no. Kuźwa, żeby już pół perfum na siebie wylać, to już naprawdę, bez przesady, no wiocha totalna, no. Ale to od pani jest w ogóle? Ode mnie? No Marusiowi jakby coś oczy załzawiły troszeczkę, no. Patrz, no. Może to ode mnie, no. Pani Jowitko, to co to jest? To pani nam zdradzi jakiś perfum, może... A idziemy i kupimy po prostu. Ja nie wiem, czy ja tak mogę, ja jestem osobą publiczną, mnie w Kamiennej tak wszyscy znają. Ja nie wiem, czy ja sobie mogę pozwolić na takie sytuacje po prostu. No. Osobą publiczną pani mówi, a co pani robi? No ja sprawuję publiczną funkcję, ja nie mogę tak, no. Jaką? Jezu. No sprzedaję w kiosku, no. No się Maruś, nie śmiej, jakbym ci biletu nie sprzedała, to byś z buta szedł. No. Dobrze, pani Jowito, bo to już się nam zaczyna wymykać troszeczkę no. spod kontroli i pani przeszkadza, naprawdę. No, co? Kabaret ma zaraz grać, a pani chodzi. O, nie zapominaj, kto tu na koło przyszedł, no. Ale mu dostrałam, co ja to z Grywuska jestem. No. Ale co, co za kabaret, co? No ten taki śmieszny, taki wysoki, grubiutki, za kobitkę się chyba przebiera. Patrz, świnia jedna, no. No, chodź Maruś, wychodzimy, no. Patrz, poszedłbym, poszedł, no. Zobacz, kuźba. Żebym się tutaj tylko nigdzie nie wypieniczyła, no. Widział pan z jaką gracją, no. Pani Jowitko, pani podejdzie tu bliżej, podejdzie no, pani. No co się stało? Ale przepraszam, na scenę pani wchodzi, nogi nieprzygotowane, co to jest? Ale co? Kończyny dolne, jak to wygląda? O matko, a nie, to takie rajduzy mam. To szał, no, no wszystko można z tym robić, na gładko można to postawić sobie, koleżanka przyjdzie, to se koka kręcimy, no cuda po prostu, no. A z czego, czego to pani ma? Z niedźwiedzia, no. No zapowiem. No. Pani Jowitko, ale coś się chyba pani z prawym bambożkiem stało. Co? O kuźba, patrz jak się roztworzył, ty. Ty, a to dobre jest, zrób zbliżenie, pan się nam blisko rozbił. Ty, pa jaki skorupiak, pa. Szukaj lodówki, szukaj, no. Patrz, skubaniec, no. Ty. Zobacz. Dobra, koniec. Moje Just Five. Mali agenci do budy. No zapowiadaj tam, no. No to wracając Puść, do pan, nie stawiali tego po prostu, no. Gdybym wiedziała, to bym wzięła mięso, to bym se pogrillowała, no. Fu, cuda. O, lampki na koinkę są też, no. O, zespół tu był. Patrz. Ty. Zobacz. To działa? Nie wiem, czy ja tak mogę. Poproszę dwa cheeseburger i frytki i kole do tego. Ja to z Grywuska jestem, co? No. A pan coś chce? Może pani wziąć coś tam od siebie troszeczkę. I tutaj pasztet dla pana. Po prostu, no, no. A skąd pani wiedziała, że ja lubię pasztet? No, po urodzie poznałam. No, zapowiadaj tam po prostu, bo ja już nie wytrzymam. Dobrze, w takim razie zapraszamy was na kabaret pod tytułem Matura. Pada, ja tu zawsze siedzę. Ustąpię tylko ze względu na kulturę. Ja tu zawsze siedzę i nie siadaj mi tu więcej. Co siedzę? 3 lata w maturalnej klasie. Chłopie żenada. Utrwalam se. No sam utrwalę. O kuźwa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Witam serdecznie moją klasę. Przed wami najważniejszy egzamin w waszym życiu, czyli matura. Tydzień temu napisaliście test z języka polskiego. Takie małe podsumowanie waszej wiedzy. Takie remis.
Resume, się mówi Kowalski. No to przecież mówię. No. Wskutek nieszczęsnej reformy do szkół zostały wprowadzone książki między innymi Katarzyny Cichopek czy Kingi Rusi. Obawiałem się, że sobie z tym nie poradzicie. A ja bym sobie poradził z obiema naraz. Jakoś na teście żeś se nie poradził. A bo na teście nie były gołe. No. To ja i tak wolałem, jak w szkole był Kochanowski czy Mickiewicz, naprawdę. Ja też wolałem prawdziwi mężczyźni. No. Kto? Jak to był? Nikt ważny, Kowalski. Nikt nie zawraca. Pozwólmy, że wam rozdam wasze testy. Pozwólcie, że zacznę od najlepszych. Panie Nowakowski, 99 na 100. Gratuluję. O, czyli coś nie poszło. Oxford, Harvard, wszystko przed panem stoi otworem. Gratuluję. Tylko nie laski z naszej klasy. Za to przed pańską inteligencją laski klękają. Tak wolę. 15 na 100. Gratuluję. Coś nie poszło. No, przed panem też wszystko stoi otworem. Żabka, Kerfur. Mnie stary i tak na Harvard wysyła. Co? I bardzo dobrze, tam też ktoś musi sprzątać, no. Moi drodzy, najwięcej problemów mieliście z zadaniem trzecim. Wiersz naszej wielkiej poetki, Kleo. Pozwólcie, że ja zacytuję. My, Słowianki, wiemy, jak użyć mowy ciała. Wiemy, jak poruszać tym, co mama w genach dała. No. Proszę powiedzieć mi, do jakiego gatunku zalicza się wiersz Kleo? Dla mnie to jest jakiś dramat. No, Kowalski. No dobrze, wiersz... No, wiersz Kleo to dramat, no. Dobrze. No. Moi drodzy, naprawdę, czytajcie lektury, no. Panie Kowalski, pan mi powie się pochwali, co pan ostatnio przeczytał, no? Ja ostatnio razem z kolegą Nowakowskim przeczytaliśmy całą Konopielkę. Tak, jakie wrażenia? Skrajne. No. Bo ja miałem śmiechawę, a dziobak jak zwykle złapał doła. A idąc pańskim tokiem rozumowania, tak? Co pan jeszcze przeczytał? Co pan jeszcze wciągnął? Sam. To jeszcze było ten. Czysta poniedziałków tej. Pawlikowskiej, Węźnikowskiej, Jasnorzewskiej. Ta, one to we trzy pisały, a ja mam se wybrać. Nie no, jedna pisała. Która? No ta główna. Tobie się Kowalski równa, no. Ja nie wiem. No, po prostu, moi drodzy, czytajcie lektury, naprawdę. Ja widzę, kto czyta, no. O, proszę, pani Mariola Jadzi, widzę, że przeczytała lekcje stylu pani Jolanty Kwaśniewskiej i są efekty, no. No, naprawdę, tutaj, no. Proszę, ładnie, proszę, czytajcie naprawdę. Tutaj. O, pani Winiarska, widzę, że też przeczytała książkę pani tej. Jak ona miała, no? Katarzyna. O, Katarzyny Cichopek, sexy mama, no. I są efekty, no. Ale większość z panów, czekaj to Kowalski na chwilę, no. Większość z panów nie przeczytała książki Jak dobrze wyglądać po 40 pana Krzysia Jebisza, no. No. A pan to przeczyta. Pan Sosnowski, pan się nie śmieje, tylko pan zobaczy, no. Leżymy, panowie, naprawdę, no. A mamy rok i Biszowski. A pan przeczytał. Wyobraź sobie, Kowalski, że tak. Od deski do deski. Tak, chyba bez zrozumienia. Kowalski, ja nie będę tego komentował. O, jeszcze tutaj bym chciał pana wyróżnić, naprawdę pan... Nie wiem, kto się tak podpisuje. Łuki Mazur. Gdzie to? O, tutaj. Naprawdę równie inteligentny, no i przystojny. No ale nie jest, skąd to się panu wzięło? Ludzie bezdomni, Gienek Loska, no. Naprawdę tutaj. Proszę, gratuluję, no. Ja bym mógł kolejny projekt repetycji poudzielać. Mógłbym go też podotykać trochę wiedzą. Nowakowski, ty sobie chodź na te wieczorki do pana Jacykowa. No, a korepetycje zostaw ludziom inteligentnym, no i przystojnym. Pan to już też raczej do młodej Polski nie należy. Panie Kowalski, bo zaraz mi będzie pan tutaj wiersz recytował. Ja jestem ścisłowiec. No, a mnie to nam obchodzi, że ty lubisz tą swoją matematykę. Matematykę? Kowalski, myślisz, że ja tu przyszłem dla przyjemności? Przyszedłem, się mówi.
Kowalski! Zamknij się, wstań! Ja cię zaraz gnoju załatwię, no. Proszę. Proszę mi tutaj właśnie zrobić analizę naszego wielkiego poety Łukasza Mazura, no. Proszę mi tutaj wiersz zanalizować. Braknie mi ciebie w moim narożniku, mimo że nigdy nie stąpałaś po ringu. Zostaną wiersze, dziękuję, to za mało, kropka, kropka, kropka. No. To podmiot w tym wierszu siedzi w kuchni na narożniku, je zupę, ogląda boks i mówi, że chętnie dostanie dokładkę zupy, bo uwaga, cytuję, to za mało. Już. Co, i to wszystko, tak? Tak. No, dziękuję bardzo, naprawdę. Cała przyjemność po mojej stronie. Siadaj, pała, gamoniu, no. To jest biały wiersz. Kur, zapomniałem. O czym zapomniałeś? No o białym, by se człowiek wciągnął, by to wszystko szybko, ładniej poszło, a tak to nie ma. No. Panie Nowakowski, pan popieści moje uszy, pan zrobi trafną analizę. Będę pieścił pana uszy, bo lubię. Mimo, że nigdy nie stąpałeś... Wstań jak do klasy mówisz! Nawet jak mnie tyłek boli, to muszę wstać? Musisz! Mimo, że nigdy nie stąpałeś po ringu, wskazuje na to, że prawdopodobnie brakuje mu sekundanta. I to jest kobieta. Kowalski, co ty robisz? Szukałem autografu jego kolegi. Dobra, proszę kontynuować, no. Oczywiście. Nagle dochodzi do walki, co uwypukla skrócenie 12 sylab wersu drugiego do 6 sylab wersu trzeciego. A ostatnie słowa to za mało. Kowalski, czytamy, to za szybko. Przecież on miał inny tekst! No da, inny tekst, ale trafna analiza, no. Gdyby pana, pan mistrzu słyszał Łukasz, to by naprawdę, no. Chyba by mu przypieczył. No. Kowalski, ja zaraz ciebie wypieprzę z klasy, no. Moi drodzy, na koniec takie zadanie domowe. Macie to mieć wykute na blachę. Polszczyzna nie buli pana Bronisława Komorowskiego. Proszę. To jest słownik, który macie mieć wykute, naprawdę. No, i ja naprawdę mam nadzieję, panie Łukaszu, że ja już nie będę na maturze widział takich bzdur, że chłopów napisał pan Lech Wałęsa, a zemstę Jarosław Kaczyński. No naprawdę, no. To już chyba każdy wie, no. No. I... Słucham. Czy na przyszedł lekcji? No, te, teraz to ja... No ma pan takie prawo, no. Jeszcze raz mi dojmę ci jakieś siłowni, to ci te książki spalę. Ale tato, ja się chcę uczyć! Ale tato, to bez przesady! No. I widzisz, Kowalski. Niektórzy by chcieli, a nie mogą. Ja też to ostatnio słyszałem. Od kogo? Od pana żony. Od tych... Coś się stało? Proszę bardzo, Nowakowski Bartosz Proszowski. Idź, dajcie kultury nie nauczyli. Kopalski Andrzej Mikołajczyk. Pan nauczyciel Remik Jabłoński. No i ojciec, że tak powiem, Kamil. Tatuś. Kamil Brus. Brawa dla nich. Patrz, no, o Jowicie zapomniałem. No, no tak, dziękujemy. Bo ja pójdę po Jowite, no. Na razie, miłej zabawy.
ostatni raz z moją klasą. Już pożegnać czas mych przyjaciół. Dzisiaj każdy ma swój dorosły świat. Ma swój dorosły świat.